Państwu w tym roku delegacja w składzie prezes Michał Jasnosz, pierwszy trener Marek Skowroński, drugi trener Leszek Poręba i dwójka Krynicka, syn Leszka Patryk Poręba i Karol Mikrut. Drużyna była pięcioosobowa, w sumie na olimpiadzie zdobywa 8. miejsce w drużynie. Jest to duży sukces jak na polskie sanki. No, na te igrzyska pojechała grupa zawodników, która wcześniej musiała wykonać kwalifikacje olimpijskie. Oprócz tu wspomnianych Kryniczan pojechały dwie zawodniczki z Nowin i zawodnik z klubu AZS Włodz Katowice. Były to zawodniczki Ewa Kurs, Natalia Wojtuś-Ciszyn i zawodnik Maciej Kurowski. Z tej grupy startowała, tak jak tutaj prezes wspomniał, drużyna, która składa się z zawodniczki w konkurencji jedynek, zawodnika w konkurencji jedynek i dwójki. Nasze założenia były takie, że chcieliśmy zająć jak najlepsze miejsca w konkurencji indywidualnej. Zakładaliśmy, że zawodnicy znajdą się w pierwszej dwudziestce w tych konkurencjach oraz chcieliśmy walczyć o punktowane miejsce w drużynie, co nam się udało. Zawodnicy zajęli 8. miejsce. Tor w Soczi był przygotowany doskonale. Nasi zawodnicy dosyć dobrze się w niego wpasowali. Nie mieliśmy większych problemów. Co prawda trener Skowroński wcześniej już był na testach olimpijskich i na Pucharze Świata, tak? Także ten tor już mieli zawodnicy trochę jak gdyby objeżdżony. Technicznie dość trudny tor, ale tam już wcześniej trener Skowroński był z zawodnikami i naszym jeździło się tam dosyć dobrze na te warunki, które mamy w kraju. Dostosowali się do niego dość szybko i dlatego też wyniki dla nas są zadowalające. Tor olimpijski w Soczi wywarł na nas dosyć duże wrażenie, ponieważ był to tor, na którym po trzecim, czwartym wirażu osiągało się dość dużą prędkość. Jest to tor, w którym popełnienie małego błędu powoduje duże straty w czasie i wtedy nie możemy liczyć się w żaden sposób z najlepszymi. Przed startem nie wydaje mi się, żeby zżarła nas trema. Byliśmy skupieni na maksimum swoich możliwości. Po Patryku widziałem, że jest w stanie zrobić wszystko, żeby zjechać dobrze do mety. Dlatego jakoś tak dziwnie, z takim spokojem podszedłem do tego i nie spodziewałem się takich wyników po prostu. To była nasza pierwsza olimpiada w sumie i poczuliśmy coś takiego, że można osiągać lepsze wyniki, że można walczyć z najlepszymi. No i bardzo chcielibyśmy i będziemy pracować na to, żeby w końcu osiągnąć wynik, który będzie w Polsce i wszystkich satysfakcjonował. No, jestem zdania, że dla Krynicy jest to bardzo duże osiągnięcie. Trenerzy z Krynicy, zawodnicy z Krynicy, jest to ich marka druga olimpiada, tak? Trzecia. Moja druga, tylko że ja byłem na letniej i na zimowej. No, zawodników pierwsza olimpiada i Leszka Poręby też pierwsza. No ale cieszę się, że trema ich nie zjadła, że podeszli z ambicją, z charakterem, że zrobili wszystko to, co mieli zrobić. Mieliśmy szansę zakupić trochę pamiątek z Soczi. Udało mi się kupić znaczek złoty z 63 roku, jak i również parę monet, gdzie zbieram od lat. Jest to dla mnie jakaś dodatkowa atrakcja, jakiś hobby, konik mój.
na dzisiaj miesiąc, może nie do końca tak miesiąc, ale 3 tygodnie mamy roztrenowania i za 3 tygodnie znowu bierzemy się do pracy i myślę, że i władze miasta, i Krynicianie pomogą nam w tym, że będziemy osiągać jeszcze lepsze wyniki. Nie ukrywam, że marzy nam się tor w Krynicy. Chcielibyśmy, żeby to w końcu doszło do realizacji. Mieliśmy szansę, ta szansa trochę się jak gdyby na dzisiaj oddaliła, ale wierzymy w to wszyscy, że i burmistrz, i władze miasta zrobią wszystko, żeby w najbliższych igrzyskach, które są planowane, może nie najbliższych, następnych z kolei po Korei, zawody saneczkowe odbyły się w Krynicy, a nie gdzie indziej.